Dzień dobry Państwu, hej, no ja z tej strony witam Was i zapraszam gorąco na kolejny super odcinek z kampanii polską w Bulacji na Medieval II. No i co, powiem Wam, że te bitwy na terenie Niemiec są generalnie dosyć ze siebie podobne, czyli takie płaskie, niezbyt zalesione. Mi to osobiście bardzo odpowiada, ponieważ nie lubię bitew w lesie, jak się domyślacie, jak już wiele mówiłem. No i w takich bitwach można bardzo łatwo wykorzystać potencjał konnicy, na której no my się przede wszystkim opieramy, bo jednak szarża tej jazdy bywa naprawdę bardzo, ale to bardzo druzgocąca. No i tak, tu wjeżdżam w ten sposób, atakujemy ich, już zobaczcie, flanki są powiązane. No też minus tych bitew z Niemcami jest taki, że są cholernie powtarzalne, bo oni robią taki build armii mocno standardowy. Tak, i mówi to Nojan, którego każda armia wygląda identycznie. No wiem, że tak jest, natomiast no wiecie, jak coś działa, to trzeba korzystać, prawda? Trzeba korzystać i to bardzo. No i tak, ktoś tam napisał w komentarzu, że w Groningen coś tam jeszcze było nienaprawione, więc mój błąd, już poza kamerą to ogarnąłem, tak jak też poza kamerą ruszyłem kupców, coś tam zająłem się budową, takimi klasycznymi rzeczami, by czasu na to nie tracić podczas już wiadomo nagrania, bo nagranie to jest świętość, no i musi być ono najlepsze na świecie. Dobra, teraz tak, tutaj widzę, że... Aha, wycofaliśmy się, no i możemy ponowić szarże, możemy zrobić kontrszarże. Nie, chwila, to nie są to dziokolnice, o których myślałem. Dobra, zróbmy tak, ty wjeżdżasz tutaj, chłopie, ty wbijesz się może gdzieś w tamtych ziomali, no i waszą dwójkę, powiedz, może sobie cofnę trochę do tyłu, ty idziesz tutaj, ty w ogóle możesz złapać tych kleryków. Generalnie ci klerycy są strasznie mocni, no i to, że Niemcy spamią tymi jednostkami, no sprawia, że w tych bitwach ciężko jest odnieść jakiś sensowny wynik, no i ta bitwa zdaje się być najgorszą z dotychczasowych. W tamtych bitwach poprzednich straty były dosyć niewielkie, a tutaj patrzcie, no już teraz, kiedy jeszcze bitwa trwa, poległo naszych 30%, co jest dużo. Wcześniej, kiedy bitwa się kończyła, no traciliśmy po 20-15%, a więc no i jest to dosyć, nie powiem, że bolesne. No dobra, tego niż tamtych kolesi tutaj łapiemy dwoma oddziałami jazdy niedobitków, to za dużo. Myślę, że mogę sobie was cofnąć śmiało na front, no i rozbić. Aha, no i to już cała piechota wroga poległa, dobra, fajnie. Też muzyki nie przełączałem na bitewną, bo wiedziałem, że bitwa zbyt długo nie potrwa, no i że możemy sobie w ten sposób to oto zakończyć. No i dzisiaj, ludziska, zapraszam was wieczorem na streama. Otóż będziemy grali sobie w takim nowym formacie, mianowicie Medieval Kingdoms, lecz z kołem fortuny, czyli na kary. No i te kary tam na różne sposoby będzie można, znaczy losowania tym kołem będzie można na różne sposoby, w sumie to na dwa sposoby jako tako osiągnąć. Pierwszy to za ilość ocen pod streamem, czyli taki normalny, a drugi postanowiłem, że za donaty. No i tak wiem, że może jest to takie troszeczkę co, no ja na kasę lecisz. I tak dużo osób ostatnio wysyła, bardzo dużo osób wysyła donaty, wobec czego w pewnym sensie będzie to trochę takie zadośćuczynienie, bo jednak te kary to nie są takie kary, wiecie, leciutkie na zasadzie, że kurczę, poddaj jedną jednostkę. Nie, to są kary na zasadzie usuń armię, zaatakuj frakcje, zerwij wszystkie pakty jakieś i tak dalej. To są takie naprawdę grube bardzo kary. No dobra, no i zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. W ankiecie większość zadeklarowała, że jest to fajny pomysł, a więc no trzeba. Kurczę, próbować. Vox Populi Lud przemówił, że chcemy, no więc... No cóż, no Janus wykona. No dobra, no i też jest to fajny pomysł, żeby sobie wrócić do Medieval Kingdoms. Tak by nie była to kampania zwykła, ponieważ... no jeszcze nie było update'a zbyt dużego. To znaczy nie było ważnego update'a od ostatniej kampanii Bizancjum. Dlatego nie ma też sensu robić takiej kampanii klasycznej, typowej. Lepiej zrobić sobie coś eksperymentalnego, a taką kampanię specjalną, jak już wyjdzie aktualizacja. No dobra, no i co? Poległo u nas 34%, mówi się doleczy do 20, strzelam 7, no i zobaczmy sobie, uwaga, i 29, okej, jest nie najgorzej, 500 poległo i jest całkiem fajnie. Mamy też okazję taką, że komputer źle dobrał ruchy, no i możemy sobie zdobyć od razu miasto. Ale też komputer nie ogarnia tego, że gracz może od razu, w momencie gdy zaatakuje to miasto, szturmować, a najczęściej tak bywa, że chyba komputer, kiedy ma i tak artylerię, to i tak będzie to miasto oblegał. Jedynym wyjątkiem są wioski, czyli osady bez murów. No więc Frankfurt, ludziska, pada od razu, sobie go zajmujemy, no i miasteczko należy do nas fantastycznie, możemy sobie już budynki naprawić, no i to mnie cieszy, że te osady niemieckie są naprawdę fenomenalnie, ale to fenomenalnie rozwinięte. A, właśnie, chciałem też podatki w tych miastach zmniejszyć, no i zaraz armię z Groningen cofnąć, bo teraz tak, tych ziomali, zobaczcie, mogę wysłać na północ, no i zaraz do Groningen, a z Groningen ruszyć na przykład na taką Antwerpię, więc zróbmy taki myk. Możemy już powoli nasze wojska sobie wyprowadzić gdzieś na granicę. Tyle, żebym zostawił sobie
No właśnie, może jakichś najemników, tak by ktoś w mieście jednak pozostał. No i zobaczcie, flamandzcy pigmierzy. O, to akurat ciekawe nawiązanie do dzisiejszej serii na streamie, bo grać będziemy Brabancją, no i oni mają właśnie te oddziały flamandzkie. I one są bardzo fajne. No to co, chciałbym tak, wyjść na chwilę wami, wrzucić na pewno konnicę. Wiem, że mi się to i tak odsortuje, ale jak mam okazję zrobić porządek, no to sobie ten porządek faktycznie zróbmy. Teraz was wrzucamy i artylerię, no i stajemy sobie tutaj, a w turze kolejnej twierdza na północy padnie. No w sumie to nie potrzebuję, co armię wysyłam na tą wieżyczkę, mogłem sobie jakiegoś wieżyczkowego zrobić i byłoby wygodniej. No właśnie, tak trochę błąd z mojej strony. Teraz chciałbym sobie zarąbać tego pana członka rodziny i... Udało się! Wow, wreszcie! Dobra, to teraz zróbmy save'a, zróbmy zapis Polska 45, no i kolejnym ziomeczkiem możemy kasować kolejnych, kurde, generałów, o ile nam się uda w ogóle takowych znaleźć, bo no w armiach tak naprawdę ich nie widać, są jedynie kapitanowie, w zamkach no jest ich niewielu, no wydaje mi się, że niemiecka dynastia jest w miarę bliska wymarcia, chociaż może ich być dużo na terenie Bliskiego Wschodu, a właśnie, no i też pisaliście, że tam na terenie Bliskiego Wschodu jest jedna osada na Półwyspie Arabskim, która nie jest jeszcze w ogóle zajęta, wobec czego jak chcę sobie zrobić tą kolonię, no to właśnie możemy wykorzystać i zrobić coś takiego. I ja mam tą krucjatę, o czym zapomniałem. Teraz mi się właśnie, jak o tym wspomniałem, przypomniało. No to musimy zrobić jakąś fajną wyprawę krzyżową. Dobra, pokaż mi też moich zabójców, bo ich jeszcze w tej turze nie ruszyłem. Dlatego, że wiadomo, zabójcami, no to wspólnie będzie najprzyjemniej. No i co, wami się ruszyłem, ten we Frankonii. Może powiedzmy, że trochę podbić sobie level upa na czymś takim i zawinąć się na południe, lecimy na zachód, szukamy kolejnych ofiar naszego nieprzyjaciela. Znaczy kolejnych ofiar, kurczę, po stronie komputera. No i co? Teraz, tutaj we Wiedniu był chyba, nie, przepraszam, tutaj w Salzburgu był jeden generał, no i chyba właśnie to jego wyślę na tą krucjatę, bo tu jest dużo żołnierzy, ale no nie ma dowódcy, a dowódcy to jest must have. A więc, kolego, ty będziesz od teraz dowodził tą armią. No i tak, bierzemy sobie na pewno trochę takiej jazdy, żeby to też nie była taka armia jakaś najgorsza, tylko w miarę przyjemna, prawda? Mamy też oddział najemnych włóczni, ale to wolę sobie wziąć najemnych krzyżowców, bierzemy sobie takie jednostki. Dalej poproszę oddziały takie do stracenia. Wiecie, tu chcę mieć te jednostki, jakich też się pozbędę, bo mogę... Mam masę kasy, myślę, że na spokojnie mogę sobie korzystać z najemników na dużą skalę. Dobra, teraz tak, bierzemy sobie jeszcze was. No i szefie, dołączasz do wyprawy. Let's go. I faktycznie mamy panów krzyżowców. Ale oczywiście bez artylerii. No sorry, memoria, ja się stąd nie ruszam. No i celem jest bodajże Jerozolima. Dlatego idziemy sobie tędy. No i co? No i pan papież jest zadowolony z misji. No i mnie to cieszy. Może właśnie będzie ta kolonia w Jerozolimie. Zobaczymy jeszcze. No dobra, zrób mi teraz oddział szermierzy. We Wiedniu wszystko jest obcykane. Chyba możemy turę już teraz zakończyć. No bo tutaj to co? Jest trochę niebezpiecznie. Wolałbym tą armię sobie cofnąć do przetrenowania, bo nie ma raczej możliwości zajęcia kolonii. Ewentualnie może... Bo ona jest taka fajna, że ją byłoby... W sumie moglibyśmy ich połączyć i nająć sobie oddział najemny, bo troszkę... Nie, to jest mało najemników. No właśnie, to poczekajcie, bo ty w turę, szefie, nie dojdziesz. Potrzebujesz dwóch tur. Ty dojdziesz w turę tam dalej. Mogę niby go wysłać w okolice Frankfurtu. Tylko to bym zrobił w turze kolejnej, bo to jest niebezpiecznie, dlatego jego umieszczę do Frankfurtu, połączę to oddział, zrobię jedną armię, a druga taka pobijana będzie sobie czekała na okazję. No i też z Innsbrucku możemy zaraz się ruszyć, z Nürnbergi, jak tylko ta armia się cofnie. Mamy naprawdę gigantyczny potencjał militarny, jaki koniecznie wykorzystamy. No, tutaj niech się jeszcze zrobi jeden pan kupiec i zakończmy sobie turę. Księżniczka Sycylijska, proszę bardzo, takie myki robi. No i to Bizancjum, no wydaje mi się, że nie da rady tego zdobyć, ale mi się w ogóle te osady podobają cholernie połowców, naprawdę. Oni mają super te osady, to są takie jurty otoczone palisadą. Świetna sprawa. Szkoda, że Mongołowie, kiedy osad swoich nie przejmują, no to te osady też nie zmieniają wyglądu. To jest trochę smutne, bo chyba wyglądu się nie da zmienić osady. Raczej nie. I to jest, w sumie to nie jest smutne, to jest przyjemne, no bo wiadomo, że no ciężko byłoby w parę tur przebudować osadę na całkowicie inną kulturę. Na inny zupełnie styl architektoniczny. I widzę okazję zdobycia twierdzy, zobaczcie. Widzę fajną okazję, żeby zająć twierdzę Ulm, ale nie wiem, czy dojdę w turę z Frankfurtu. Może nie dojdę, ale może dojdę, zobaczymy. No i tutaj tak, Rzymianie sobie wybijają pomniejsze armie węgierskie, no i im to się udało, straty ponieśli, ale ogółem jest całkiem w porządeczku. Taka dzisiaj w ogóle pogoda jest deszczowa, taka kurde ponura. Miałem robić dzisiaj streama w niedzielę, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałem za bardzo ochoty, więc ten czas sobie przeznaczę na odcinki, a potem...
będę prawdopodobnie zawijał się z chaty. Ha, kto pytał, wiadomo. No. Kurde bele. Moje alter ego zapytało, to sobie odpowiedziałem, nie? Nie, no żartuję. Dobra, łyczek wody i Cezarz nie żyje, spoko. Kurwa, się wystraszyłem, ja pizgam. No i nasza krucjada się zakończyła, ale mam okazję zobaczyć sobie kolejnego pana dowódcę zatrudnić. No i go zatrudniliśmy w Skandynawii, tutaj, gdzie będę prawdopodobnie zsyłał kolejne oddziały. Mamy jeszcze jednego generała, super, więc tutaj wstępnie robimy werbunek w tych miejscach. Dobra, tu mogę stąd niby na razie pójść. Norskoping zaraz się przetrenuje, zobaczcie, to już przebuduję w turze kolejnej na zamek, a więc będzie bardzo fajnie. Czy tak, was poproszę sobie stąd zabrać i lecimy już tutaj, do Lund. Z Oslo, no to bierzemy sobie, myślę, że wszystkich, nie licząc łuczników. No i dosyłamy kolejną armię na wsparcie. Relacje pogorszone, informacje są takie, zobaczcie, rozejm Węgier i Wenecji. O! O! Oj, dobra, no to czekajcie. Bo się zrobiło bardzo niesympatycznie. Przydał się dowódca, no właśnie, czy jest to jakaś moja flota? Bo ja bym sobie już tego dowódcę od razu zabrał, bo to nie ma co tracić czasu, a potrzebuję przynajmniej jednego takiego nie najgorszego, który jest w miarę lojalny. No i załóżmy, ten wydaje się być totalnym gigaczadem, więc ciebie, szefie, wyślę już na połowców. No i musimy tutaj armię skomponować na wschód. No dobra, no to tak, wy wejdźcie sobie do królewca. Na szczęście, całe szczęście mam tutaj naprawdę dużo żołnierzy, a więc nie powinni nasi nieprzyjaciele stwarzać jakiegoś dużego zagrożenia. Tak teoretycznie, no i też praktycznie. Dobra, artylerii więcej nie potrzebuję, dlatego jednak zmian planów, wolę mieć łucznika. No i co, lecimy dalej. Nowy kardynał węgierski, Ratot z Genus Ogus, chyba jakiś z małżeństwa dyplomatycznego z tymi społowcami. No i zobaczcie, masa nowej budowy. Tutaj nie ma za bardzo korupcji, bo to była nasza pierwsza stolica. Troszkę szkoda, że ją przeniosłem, ale na szczęście do Szczecina, więc do w miarę fajnego miasta. No to zróbmy sobie teatr drogi, ale niech będzie. Dalej mamy Toruń, Dungeon, tu już więcej nic zrobić nie mogę, w Królewcu ta sama sytuacja, w Botnie mamy więzienie i tu korupcja szaleje i to bardzo szaleje, a więc żeby zbić korupcję najlepiej myślę, że byłoby zrobić jakiś ratusz, ewentualnie jeśli ratuszu nie mam, a chyba nie widzę bym miał, no a jest City Council, no to można by zrobić później koszary, no właśnie, oj to mi zobaczcie, bardzo zbije korupcję, super sprawa. Dalej, Oslo mamy Barn to była piekarnia, tak, dobrze kojarzę? Chyba tak, no to zróbmy tutaj strzelnicę zwykłą, w Egersund kopalnie. No i zobaczcie, dużo w tej turze się zrobiło budynków. Mega naprawdę dużo. Zrobimy to tawernę, rozbudujmy to maksymalnie. W Szczecinie, o, Szczecin się już przebudował na miasto. No i teraz, podobno, gdzieś, nie pamiętam gdzie, bo mi to ktoś pisał na streamie, da się zrobić jakąś pożyczkę. Nie wiem jak, ale da się bankiera zawołać, ale nie pamiętam za Chiny, gdzie to się robiło. Gdzieś to niby to było. Bo to musi być nasza stolica, miejsce, nasza stolica, miasto i chyba musimy coś wybudować, jakiś budynek. Nie wiem właśnie jaki to był budynek, chwilę, zaraz może się przekonamy. Na pewno nie jest to ten budynek, czy to jest lepszy kupiec, być może... Oj, tu już trebusze można zrobić, to jest ciekawe. House, o, to jest to chyba, to jest ten budynek, dobra. No, i tu niby się gdzieś pojawi opcja wzięcia kredytu. Nie potrzebuję kredytu, ale warto będzie sobie spróbować, czemu nie? Norymberga, też mi rób coś takiego, już miasto zarabia, zobaczcie, 5000, naprawdę dużo. No i Frankfurt kulturalnie nam się już przebudował. No i co, zginął nam, zobaczcie, kapłan w Besarabii. Spoko, to nie jest bolesne, jestem siłą czwartą w grze, krucjata się udała. No i to zdobyła Francja, ale to miło, bo Francja taki lekki comeback ma. No to moja armia krzyżowców, mimo wszystko, wiecie co, pójdzie tak dla sportu na wschód. Udamy się jakąś kolonię założyć. Kurde, zobaczymy, myślę, że czemu by nie spróbować. Jest generał młody, w miarę lojalny, no jest, nie jest młody, no dobra, no ale mam nadzieję, że dojdzie do tego, do celu swojego. Teraz tak, we Wrocławiu dałem mi kolejnego kupca, no i tego pana wysyłamy, no gdzieś w tamte tereny. Teraz, na szybkości, ruszamy naszych przyjaciół stąd, no i właśnie, no i was wysyłam na pewno jednego od razu tutaj i pozostałych dwóch państwo, gdzieś jak patrzyliśmy, było od tutaj, tu są świetne rzeczy, bogate bardzo, dlatego idziemy tam na wschód, idziemy. Kolejny ziomal znajduje się w tym miejscu, no i on też już ma, zobaczcie, trasę na tę okolicę wyznaczoną. Teraz tak, ty chłopie, tu gdzieś widziałem
dodatkowy jedwab, którego wcześniej nie widziałem i to był ten jedwab, właśnie, więc idziemy sobie w ten jedwab. Następnie tutaj ruszamy na to miejsce, tu jeszcze po drodze jest coś takiego, ale to jest dosyć biedny ośrodek handlu, a ty, szefie, wyruszasz wstępnie w to miejsce. No i pięknie, elegancko, sytuacja jest ogarnięta, ciebie stąd, czy chcę gdzieś wysłać, czy może jednak bym go zostawił, no bo tak, w tym miejscu byłbym w stanie zrobić, zobaczmy ludziska, poczekajcie, bo chcę się upewnić, czy na pewno nie warto byłoby jednak też tego sobie zająć, bo 300 gość jest doświadczony tak połowicznie. Zobaczmy, ile by zrobił tutaj. Tu by zrobił 400. No właśnie, więc tu mam dwa sloty. Dobra, to jest dużo. Idziesz tu, chłopie. Tamto na razie olejmy, kupców będzie więcej, niech ci ostatni zajmą się tamtymi rzeczami. Dalej, następnie mamy jeszcze jednego przyjaciela w tym miejscu, no i ten przyjaciel idzie sobie o tu i tu zobaczcie, zrobi kupę kasy. O, tysiak, pięknie, 900, coś niesamowitego. No i chyba tym samym wszystkich naszych kupców bodajże ruszyłem, no i jeszcze się upewnimy i możemy turę zakończyć. Dobra, jeszcze jeden jest w Dalmatii, tutaj jeden już się ruszył. I chyba pozostali państwo, na to wygląda, a jeszcze jest w Pradze nowiutki, no i w Małopolsce, więc tak, tego z Pragi, w ogóle czemu go zrobiłem w Pradze, oj to misklik, no ale jest całkiem, powiedzmy, że nie najgorzej zrobiony. Dobra, ten z Dalmatii, no to gdzieś tu jest, to jest dyplomata, oj, a tu się skitra, zobaczcie, za miastem, swajak jeden, mamy, uuu, kopalnię, która 300 wygeneruje, ale on jest maksymalnie doświadczony, to nie ma sensu, to wolę go wysłać w to miejsce, zobaczcie. O tutaj, a tego chłopa, który ma mniej kasy, wysłać gdzieś, no dalej na wschód. A więc robimy to, można nawet pójść sobie w to miejsce, ale to jest w sumie troszkę bieda. No, troszkę to jest bieda. Dobra, w ogóle tutaj się zobaczcie, te ruchy kupców chyba zlagowały. Nie wiem, czy to jest celowe, czy nie, ale to chyba tak wyglądać do końca nie powinno. To teraz, czy jestem w stanie dojść? No, niestety nie jestem w stanie dojść, ale mam tutaj dwie armie, jakie no, musimy ogólnie rozbić. Tutaj Antwerpia prawdopodobnie jest dla nas celem w miarę banalnym, nocny atak i udało się. No, zaryzykowałem bardzo, ale niech będzie. No i wróg okup odrzucił, kolejny zamek nie przyjacielowi odebrałem, no i to jest też twierdza maksymalnie rozbudowana. Zróbmy sobie gry, niech będą, powiedzmy, że codziennie, żeby zadowolenie było w nadwyżce. No i tutaj już się zbliżamy powoli do Wysp Brytyjskich. Też pisaliście, żebym te armie angielskie jakoś teleportował, ale to nie one stanowią problem, bo one jakby, chociaż kurczę, one mogą się ruszyć, to ta armia teoretycznie blokuje. Ale ona może się ruszyć. Nie wiem, no może ten gościu zaraz wymrze i coś się naprawi. Zobaczymy. Raczej wolałbym cheatem tego nie robić, bo też takie komendy na teleportowanie ziomeczka nie znam. A więc nie ma co. Dobra, ty wracasz tutaj sobie do portu. No i zastanówmy się, co chcemy zrobić w tym miejscu. No bo Wenecja padła, zobaczcie. Wenecja padła. Ciekawie. No mam tu fajną fortecę, jest tutaj dobra obrona. Chciałbym na pewno rozbić te armię. No i ja będę armię chciał rozbić też, w ogóle ten generał miał bitwę nocną, to jest mega fajne. Pytanie, czy na przykład on też ma, bo gdybym miał bitwę nocną, no to byłoby naprawdę super, ale nie widzę, by miał. Ten zaś ziomeczek, powiedz, że masz, błagam. No, dużo pije, ludziska, alkoholik, o Jezu Święty. Źle sobie radzi z piechotą. Chryste Panie, to jest tragiczny ten koleś. Ale ma dużo w ogóle cech dziwnych. No, no to nie wiem, no lekko mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, w sumie to nie musimy iść tam dalej, możemy sobie stanąć gdzieś o tu, zobaczcie. No i zagrozić kolonii. Zagrozić kolonii, kolonia obecnie jest zagrożona. Teraz, połączmy sobie was na 100%, wyjdźmy całą armią. No i chciałbym dorzucić do waszej armii trochę prawdopodobnie konnicy, troszkę ich tutaj pozamieniać. A więc tych też sobie połączmy, no i co? Tu mogę sobie tego pana, zobaczcie, oddelegować. Tu bierzemy sobie raz, dwa, ciebie powiedzmy, że też wezmę, bo jest to jednostka nawet niepobijana. No i mam tutaj kawalerii dosyć dużo. Wrzućmy sobie was od razu w to miejsce. Następnie wrzućmy sobie, a jeszcze jest w ogóle ten oddział jazdy też taki niezbyt poobijany. A to mogliby zrobić jakiś myk, ale nie, to już nie zostanie taka sytuacja. No to bierzemy ciebie, bierzemy jeszcze pana ze Skandynawii, dorzucamy do całej ekipy. Dalej, jako reszta wchodzą tacy szermierze, następnie z kolei na dwie jednostki włóczni i na dwie jednostki artylerii. No i armia jest w miarę gotowa, jestem z tej armii w miarę zadowolony. Możemy udać się, no gdzieś tutaj niby. Dobra, teraz. Chciałbym wejść sobie do Frankfurtu, no i go wybronić. To mu chcemy rozbić sobie tych kolesi. Kurwa, misklik umysłowy. No dobra, no nie o to chodziło, ale powiedzmy, że się zdarza. No i relacje za to się z papieżem poprawiły. Mam 7 oczek? Miałem chyba 9 oczek. Oj, a czemu tak spadło? Nie wiem, ale wiemy, że wciąż Niemiec jest ekskomunikowany i to jest najważniejsze. Czyli tak, tu mam jedną armię.
jaką presję wybieram, to możemy też się niby ruszyć dalej, zostawiając jeden oddział łuczników. Jeszcze skorzystamy sobie... Oj, tu nie ma najemników. Niedobrze, ale tu są najemnicy. No to ustawmy się o tutaj. No i tu możemy sobie ich akurat nająć. No i tak, postaramy się tego pana przegonić. I on ma wsparcie, więc troszkę się, tak wam powiem, mega średnio ustawiłem. No, trochę się bardzo średnio ustawiłem, ale zobaczymy, jak na coś takiego zareaguje komputer. No bo tu już, zobaczcie, bardzo głęboko się wbiłem i w Paryż jest niedaleko nas, a więc zagrażamy oficjalnie Paryżowi i to jest coś pięknego. Dobra, zrób mi tu wieżyczkę na pewno północy, jedną poproszę. Jedną wieżyczkę poproszę, no nie, bo już nie mam punktów ruchu, no to wracasz sobie do Antwerpii. No i w Hamburgu mogę was tu trochę zaraz przetrenować, w Magdeburgu. Powoli się też rozkręca ten werbunek. Tutaj idą te oddziały. Dobra, czy już mogę tego... Nie, tego dowódcy jeszcze przecież nie mogę. No to zobaczymy, czy nas napadną ci, kurde, Mongołowie. W ogóle, co to jest za armia? Co wy tu macie? No bo ja mam garnizon, dużo piechoty, takie jednostki dobre do obrony murów. No i to jest tak, Todaj z Oguzów i jeszcze jest Hanzade, więc następca. Ale mają ładne miniaturki. Oguz klan jest, zobaczcie, z rodu Oguza. Ogólnie Oguz to jest taki trochę legendarny przodek ludów tureckich, prawda? No i między innymi z Oguzów powstali Seldżucy, powstało Imperium Osmańskie, tak dalej też, no bo różne były rody, tak? Dobra, kapitan Najan, aż mi się skojarzył książę Najan z tego, z Marco Polo, nie wiem czy kojarzycie. Dobra, tutaj dyplomata ruszał się na południowy wschód w kierunku Chorezmu, bo jak sobie mapę odkryliśmy, to wiemy, że są dosyć daleko i chyba możemy turę już zakończyć. Tak, możemy teraz zakończyć, Wiedeń musi być dalej wzmacniany, no stąd zaraz się musimy ruszyć. Coś musimy wykminić, potrzebuje to szpiega, potrzebuje szpiega na to okolica, więc pójdź kolego niżej. No i Mediolan, zobaczcie, mógłby paść w łatwy sposób, ewentualnie możemy ruszyć tutaj. No i w sumie ruszmy sobie w ten sposób, więc weźmy armię w całości. Najmników tutaj nie widzę, ale mogę sobie wziąć dosyć pana łucznika. No i zawsze jakaś tam defensywa jest, a ja przekroczę granicę i udamy się tu. No i super. Teraz zróbmy jakieś oddziały na szybkości. Takie zwykłe jednostki do obrony murów, żeby nie było. No i kończymy turę. Dobra, szpieg idzie. Nie, to jest zabójca, przepraszam, idzie na dół. Nie ruszyłem tutaj dużo zabójców, ale nie ma lipy. No, praca jak na razie przebiega naprawdę świetnie. Tylko tam jeszcze brakuje jednej osady na północy do zdobycia, zobaczcie, by nasze granice o wiele ładnie wyglądały. Ale wjazd w cesarstwo jest fajny i mamy obronę osady przed, kurczę, połowcami. Wow! Dobra, z przyjemnością to zagramy. Zobaczymy, jak sobie oni poradzą w bitwie. No i do tego zapodajmy jakąś epicką muzę. Bitwy Bulat. Muszę sobie w ogóle te pliki z muzyką przenieść na dysk zewnętrzny, bo jak mi to kiedyś zniknie, no to będzie lipa. Będę musiał na nowo do kampanii z Bulatem komponować coś takiego, a więc no, wypadałoby mieć gwarancję, że na pewno tego nie stracę. Ale to jest ciekawe. Mamy powiew świeżości. Jeszcze z wyznawcami niebieskiego Tengri nie walczyliśmy. A ten co w ogóle, mu chce, kurde, kark ukręcić na tym koniu, czy jak? Nie, no chcę go pewnie zrzucić. Oj, tu widzę, że ma wsparcie. No to raczej lipa dla pana jeźdźca. No i co? No i tak. Będziemy się bronić w uliczkach, taki jest plan. Masz dużo szefie jazdy. Na pewno też będę bronił sobie mury. Myślę, że mogę najpierw was wszystkich sobie tutaj zdjąć na dół. No i tak, bronisz murów gdzieś w ten sposób. Ty bronisz kolego, możemy sobie dać łuczników i obronę murów. O tak. I teraz, żeby się nie pomylić, wasza dwójka i jeszcze ty. Wy macie być odsortowani w ten sposób. No i nasza armia robi teraz coś takiego, że bronimy tej uliczki, a więc troszkę się cofnij, tylko mam nadzieję, że mi gra pozwoli. Był taki pewien protip, że mogę sobie, o właśnie, w ten sposób zawsze jednostki rozwiązać, takie bokiem, tak ustawiając je w ten sposób i potem obracając na bok. I to z reguły działało, się nie bagowali. Tylko jeszcze wykorzystam to, by no szerzej tą uliczkę ogarnąć. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Teraz tak, was... No patrzcie, tak jak robię, no to nie chce się, widzicie? Jak robię tak, no to się chce, więc to jest, wiecie, do poprawy. Oczywiście na szybko ich tak ustawiam, żeby nie było lipy. Lipy być nie może, lipa jest niedobra. Jak chcą nas okrążyć, niech próbują. Ja bronię tej uliczki, no i zobaczymy, jak on zareaguje. W sumie te łucznicy byliby lepsi tutaj, bym powiem. No, lepsi tutaj, bo na murach dużo nie zrobią, a tutaj sądzę, że mogą naprawdę duże straty wrogom zadać. Dobra, konnica gdzieś będzie na razie na tyłach, niech broni placu, jakby komputer chciał nas okrążyć. I w zasadzie
Chyba jestem zadowolony, bo co, tu są wszyscy, tak, możemy zacząć bitwę, let's go. No ale tak łatwo ich na mury nie wpuszczę, też murów bronić będziemy. Dobra, a więc musimy się przestawić, w sumie mogę zrobić tą formację, nie wiem czy to jest do końca dobre, nigdy tego tak nie testowałem. Ogólnie jakoś nigdy w talurach nie robię testów formacji, to jest złe, tak samo powinien robić, wiecie, testy typów jednostek, aby na pewno sobie dobrze radzą na inny typ wroga. Coś takiego, no byłoby wymagane, jak ktoś by chciał osiągnąć no takie umiejętności, żeby grać, żeby móc nazywać się prograczem. By wiedzieć naprawdę wszystko o grze, zaś wiedzę teoretyczną, to jest bardzo ważne, ale no, mi się nigdy takich rzeczy nie chce robić. I raczej lecę mocno na logikę. Po prostu z lenistwa. Dobra, przyspieszaj. Okej, no i nie, przepraszam, jakie przyspieszę, ja chcę zobaczyć te jednostki ludziska. Ja chcę się przyjrzeć naszym nowym wrogom. No i nasi wrogowie wyglądają fajnie, zobaczcie, bardzo fajnie, te ich maski kumańskie. Kagansgard. Kagan to jest inaczej Wielki Han. Czy też po prostu, no, władcy stepu mogli się tak nazywać. Nie wiem, czy to jest dosłownie inaczej Wielki Han, czy po prostu inny tytuł, ale znaczący generalnie to samo. Ale mi się przypomina Kingdom Come Deliverance. Pamiętam, jak graliśmy. Może mam nadzieję, że wyjdzie ta druga część w końcu, bo tam ludzie zapowiadali, pamiętam, a w tego RPG grało się naprawdę super. No i też mnie ten chwyt włóczni ciekawi. Zobaczcie, w jaki nietypowy sposób trzymają tam włócznie. Już nieraz takie coś widziałem. No i ciekawe, czy faktycznie to sprawia, że uderzenie jest jakieś mocniejsze, że jest to, nie wiem, taki stoliniejszy chwyt? Ciekawe, ciekawe. O, i tu mają takie chyba sztuczne włosy. Właśnie nie wiem, często widzę taki obraz takich warkoczy, albo może nie, no raczej ich prawdziwe są warkocze, ale chyba Gwardia Osmańska miała takie warkocze sztuczne, pamiętam. Nie wiem w sumie czemu takie coś było i tak dalej. O, a ci mi się mega kojarzą z Mountain Blade Warband Ogniem i Mieczem. No to w sumie Mountain Blade Ogniem i Mieczem, bo to chyba już nie jest Warband. Tam były identyczne historie, identyczne. Koni łucznicy, zobaczcie, ciężcy włócznicy. W ogóle pokaż mi ten oddział tej piechoty. Jakie to ma staty? Bo to jest ciężka piechota 12. Ty, no to kurde, połowca mi fajnie grać. Oni wcale nie są nastawieni tak typowo na konnych łuczników, bo widać, że mają też naprawdę solidne oddziały. Zobaczcie, wow, włóczni szermierze. My nie mamy takich włóczni, jak oni mają. Kurde. Są jeszcze łucznicy, którzy mają ataku 7, to jest dużo. Ci tacy typowo, wiecie, mongolscy, takie mongolaki. Ładny łuk w ogóle, bardzo ładny łuk, poda mi się. Lubię go, jest ciekawy. No i tutaj jakaś lekka piechota z fajnymi, ostrymi szabelkami. A więc to przyspieszmy. Nie wiem, czy jest sens bronić tych murów, ale... O dobra, tu wszedł łucznikami mój wróg, no to jest raczej łatwa sprawa. Tutaj pewnie przegramy, ale dobra, przyspieszmy sobie to. No i... Niech będzie. Oj, czemu ja tu strzelam, panowie? O kurde, ale lipa. I tracę amunicję, stracimy już ćwierć amunicji. No i widzę, że jednak rusza od boku i to jest Hansgard. Dobra, potrzebuję oddział włóczni do pomocy na plac miejski, to natychmiast, bo włóczni go zatrzymają, też ta jazda, a na komputer tak widzę, że gra dosyć odważnie. Dobra, tak się ustawmy. Wy macie mieć wszyscy tryb defensywny, rzecz jasna. Cudownie, cudownie, jest elegancja. No i teraz łucznicy mogą strzelać, bo w tym momencie mają super, zobaczcie, możliwość ostrzału. Szkoda, że tą amunicję zużyłem, no ale lipa, no, już jest za późno. Dobra, ginie naszych więcej niestety, ale może teraz się to zmieni. Ty, byłby ja, jak gdybyśmy w ogóle tą osadę utracili na rzecz, kurde, pogan. No i tą piechotę ciężką rozbiliśmy, o dziwo nasi sobie ludzie dobrze poradzili. Tutaj nas już wróg zdominował, ale no w tym blobie sądzę, że może być fajnie. Dobra, tu na razie jest bezpiecznie, też moją jazdę będę mógł uwolnić później i ruszyć na plecy wroga, ale to jeszcze nie teraz, bo no zobaczę sobie ładnie komputer ubezpieczeń, nie wysyła wszystkiego, a część żołnierzy stoi obok, no i tak walczą. No dobra, ale ginie naszych więcej, to nie jest wcale dobre, to czekajcie, myślę, że możemy sobie zrobić ruch ofensywny, bo to są Kagangars, więc tutaj jest jego dowódca, sobie jest jego dwóch dowódców. Jakby się udało gościa ubić, no to myślę, że byłaby nadzieja tę bitwę wygrać, bo jak na razie to tak zbyt optymistycznie nie wygląda. Ale zobaczymy, nie poddajemy się, zawsze lubię do końca się bić. Jakoś tak nie lubię wychodzić, bo wiecie, może coś się zdarzyć, jakiś bug, może odwalić komputer jakąś manianę. Nie ma co z góry przegranej pozycji oddawać tak... Znaczy pozycji, która się wydaje na przegraną, oddawać z góry. Lepiej do końca wybronić, no i zobaczymy. No i zobaczymy, co tam będzie, jak to będzie wyglądało. No to są łucznicy, no to nie są groźne oddziały, ale w sumie ci do nas walą, zobaczcie, groźnie. Alańscy harcownicy. Nie, alańscy łucznicy, ale to jest typ harcownicy, bo wiadomo, strzelcy. Dobra, no to kurde wam powiem, że... Tak za fajnie to nie jest, no tak za fajnie nie jest. No, dajmy sobie razy dwa, możemy razy sześć dać i w sumie nie laguje, jest nie najgorzej. Co to było, Black Hats? Black Hats! Czarne kapelusze?
I to są konni harcownicy, mają przejście taką na dystans. Ty, ale mają naprawdę różnorodne oddziały. Nie wiem, czy połowcy nie byliby ciekawsi niż mongołowie, no bo połowcami można też grać w tej kampanii wczesnej. A mongołami wiadomo, jak gracz chce grać, to jedynie w tej kampanii późnej. No to ciekawe, dobra. Dajemy wsparcie, niech świeże oddziały ruszą do boju. Wyłucznicy możecie stać w miejscu na razie. No i stąd bym też powoli się ruszył na plecy wroga, ale no tutaj te plecy są naprawdę doskonale bronione. Więc daj mi włócznie, bo to jest dużo tej konnicy, no i włócznie ich biegną na pomoc. Okej, coś tam powoli równamy sytuację. Też chyba morale jest po naszej stronie. Może nie mamy wodza, ale u nas, no jest to nasze miasto. Zatem chyba jest większa szansa, że jego jednostki spankują szybciej niż nasze. Ale ten generał to w ogóle nie ginie, czyli on w ogóle nie ginie. Dobra, fokus, no i zobaczymy. No, patrzcie, łamią się nasi ludzie. Oj, chyba mamy lipę z dyscypliną. No to będzie trzeba tą osadę odbić. Nieoczekiwany, niespodziewany wjazd połowców ze wschodu nastąpił. No dobra. No to kurde jazda, niech idzie się bić, no i tyle, no na chama lecimy się naparzać z nimi, no już do końca walczmy, może mu tego dowódcę urąbię. Jakby się udało tego dowódcę uwalić, no to byłoby kozacko, byłoby naprawdę świetnie. No i teraz już nadrobił, tak, szliśmy w miarę łeb w łeb, minimalny miał przewagę, ale nagle nasi się załamali i jest lipa. A szkoda, że ten generał nie zginął. Troszkę unlucky, no bo walczył w pierwszym szeregu. Był tutaj w łucznicy i dalej jest wciąż. O, teraz ginie szybciej. No to może jeszcze go ze sobą weźmiemy na koniec. Może odstawimy go do błękitnego nieba. Do jego Tengriego. Fajne jest te religie. Lubię te takie religie pogańskie, w cudzysłowie. Ciekawe, no są takie w miarę... Nie wiem, mam wrażenie... O, no i zobaczcie, a zginął nasz kapitan. No te religie są takie w miarę luźne chyba. Nie mają jakichś wielkich zasad, które wprowadzają do społeczeństwa. Chyba, tak mi się wydaje. No, tak samo, wiadomo, wiara w Odyna. To była taka raczej luźna chyba wiara. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może gadam głupotę, ale sądzę, że były na pewno dużo mniej takie... No mam to słowo na końcu języka. Ortodoksyjne na pewno. O, coś w tym stylu. W ogóle ciekawostka... Z angielskiego ortodoksem to znaczy dwa słowa właśnie, po pierwsze ortodoksyjne, a po drugie prawosławie to też oznacza. Ciekawe w sumie, bo wiele osób może się mylić, na przykład tam mój tata w Turcji mówił, że widział coś tam było Orthodox Church, tam myślę, że to jest kościół ortodoksyjny, a to kurczę powiedziałem, że nie, że tutaj tak po angielsku też się mówi na prawosławnych. No i tu w ogóle była masa naszych kapłanów. Dobra, trzeba będzie ich stąd wysłać, bo mi nie zależy, by tutaj przebywali. O Jezu, tak teraz powoli by na pojedyncze wychodzili. I no ludzie, błagam, w ogóle skąd ich się tutaj tyle wzięło? Chyba ich na potęgę wyrobowałem, gdy... pojawiło się zagrożenie ekskomuniką. No i gdy też chciałem Niemców napaść i sobie... Kiedy już Niemców napadłem, no i chciałem sobie te krzyżyki poprawić. No właśnie, dobra. No i zobaczcie, kolejna armia. Wycofał pana dowódcę. No i patrzcie, tutaj ta osada jest niebroniona, zobaczcie. Możemy za Afryko zająć kolejną osadę. Trochę żołnierzy zostawiając. No tak dziwi mnie to, że Niemcy oddają mnie za Afryko do osady. Co prawda w polu wiadomo, jakiś tam opór delikatny, bo delikatny, ale jakieś tam stawiają, ale w miastach? No podają je bez walki, no patrzcie teraz, no i Burges jest z Afryki, ale w sumie nie dziwię się, wiele armii wroga rozbiliśmy, może chce się cofnąć i lepiej okopać na terenach, które wie, że wybroni, a to takie niepewne, no to oddaje, no i tyle. Dobra, mamy maila od Maurów z Iberii, którzy już w sumie są też trochę we Francji, mega się rozrośli. Obawiam się strasznie, ale fajnie byłoby, gdyby oni się do wojny włączyli, bo oni chyba tam mieli wcześniej konflikt z Niemcami. Chyba tak. Aż zaraz zobaczymy, czy tej wojny nie ma dalej, a może teraz wybuchnie nagle. Nie mam pojęcia. Zerknijmy sobie i Niemcy, uwaga... O, elekcja papieża. O, zobaczcie! No i oczywiście wygra Polski, pięknie! No i zobaczcie, polski papież, cudownie, możemy też sobie generała wyszkolić. Pontificus Christus, cudownie. No, zobaczcie, te łajzy głosowały na siebie, owy kurde. No i mam teraz full oczek, ale wciąż Francja jest bardzo poważana ze względu na to, że zdobyli Jerozolimę. I niedobrze, gdzie? Tutaj, w Grodnie? Tak? Black Death? Tak! Kapłani nasi zostali zrażeni. No to wyślijmy ich, by rozprzestrzenić zrazę na tereny wschodnie. No dobra, zobaczymy, co tu się wydarzy ciekawego. Ty możesz tu chłopie sobie pozostać. No i tak, taka sytuacja. Relacje się tak poprawiły, z nimi się pogorszyły. Dobra, nie ma tragedii. Z Wenecją też się pogorszyły, z Genuą, rozejm Wenecji i Cesarstwa. No i nowy kardynał węgierski.
raport werbunkowy, raport budynkowy, dużo się rzeczy pobudowało. W Uppsali na północy mamy fajny budynek, możemy sobie zrobić, tu są w ogóle, to jest korupcja, no to bezpiecznie byłoby pójść w City Council, by korupcję zbić do zera, w Aarhus, zróbmy coś takiego, w Szczecinie właśnie, teraz tak. Gdzie to jest, ludziska? Gdzie jest ta magiczna opcja? Bo gdzieś to niby jest. Nie, nie ma tego tutaj? Oho, jest, patrzcie, jest. I mogę wziąć 13,5 tysiąca, gdzie prowizja, oprocentowanie to jest 8% za każdy annum. Czym jest annum? Nie mam pojęcia. Właśnie za 4 lata? Nie no, w każdym razie, poczekajcie, za każdy annum. Nie wiem, kwartał? Nie wiem, pojęcie, nie znam tego słowa. No i będę musiał oddać, zobaczcie, za tur 8, bo to są 4 lata, 17 koła, a więc dopłacam 4320. No nie, to na razie nie chcę, sorry. A mogę tak w ogóle ciągle brać, czy się już obrazi teraz, koleś? Nie, już... A, już się chyba... Już nie ma go, zobaczcie. My lord, nie ma inwestora. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, zróbmy sobie w takim razie w Szczecinie handel, bo to też jest gilda kupiecka. Zginął nam jeden kapłan. Jestem siłą trzecią w grze. No tak, Niemcy są już chyba siłą drugą, o ile w ogóle nie spadli. Poczekajcie, pokaż mi teraz tutaj Niemcy, no bo ja bardzo podskoczyłem. I wyprzedziliśmy Niemcy, są siłą czwartą. Doskonale. No to ja wam, drodzy państwo, dziękuję teraz za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Face'a i Discorda. Wpadnijcie też dzisiaj wieczorem na streama o godzinie 19 albo 18, raczej 18. Na razie żegnam, hej hej.